Otwieram 52. sesję Sejmiku Województwa Pomorskiego. Listę obecności podpisało dzisiaj 27 radnych. Stwierdzam prawomocność obrad. Sekretarze dzisiejszej sesji to pani Marta Cymańska i pani Iwona Milewczyk. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szczególnie pragnę powitać przedstawicieli Pomorskiej Izby Rolniczej. Pana Burzyńskiego Wiesława, prezesa zarządu. Witamy serdecznie. Andrzeja Sobocińskiego. Witamy serdecznie. Pana Lecha Kolaska. Witamy serdecznie. Pana Karola Przygockiego. I pana Rafała Młodowajczowa. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie pana Macieja Lignowskiego, prezesa zarządu SKM. Pana Jarosława Korzyczkowskiego, członka zarządu SKM do spraw finansowych, dyrektora. Pana Zbigniewa Konieczkę, prezesa Newag SA. Witamy serdecznie. Witamy bardzo serdecznie pana posła Marka Biernackiego. Marszałka seniora Jana Kozłowskiego. Proszę państwa, przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt drugi. Do porządku obrad, który państwo otrzymaliście z 20 marca, proponuję wprowadzić jako punkt 5.3 uchwałę w sprawie publicznej dyskusji wokół osoby papieża Polaka Jana Pawła II, druk nr 839. Jako punkt 5.14 uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, druk nr 835. Jako punkt 5.21 w sprawie udzielania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego Pomorskie dla strażaków 2023, druk nr 836. Jako punkt 5.22 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, druk nr 837. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Proszę bardzo, pan Jerzy Barzowski. Panie przewodniczący, ja o tym mówiłem na konwencie. Uważamy, że nasza uchwała w sprawie nazwiska papieża powinna być głosowana w pierwszej kolejności, a nie tak jak pan zadecydował, że najpierw uchwała, która została później zgłoszona, tydzień dłużej, 10 dni po naszej, więc kolejność tutaj może mieć znaczenie i uważam, że nasza powinna być pierwsza głosowana. W związku z tym no, w tej kwestii tutaj nie ma zgody, pozostałe dwie uchwały będziemy akceptować. Tutaj niestety uważamy, że kolejność powinna być odwrotna. Dziękuję. Przewodniczący przychylił się do prośby pana Piotra Zwary, przewodniczącego klubu i taką kolejność zaproponował. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania uzupełnienia porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad jako punkt 5.3 uchwały w sprawie publicznej dyskusji wokół osoby papieża Polaka Jana Pawła II, projekt uchwały z druku nr 839. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. No, tylko, że ja tutaj nic nie widzę niestety. Przepraszam, nie mam podglądu. Głosowało 29 radnych, 20 było za. Stwierdzam wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 5.3 projekt uchwały z druku nr 839. Poprosiłbym o obsługę o uruchomienie monitorów, bo nie mogę kontrolować przebiegu głosowania. Chodzi o wynik oczywiście, nie o kto. Proszę państwa, kto z państwa radnych jest za... Ale to też nie się da. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały z druku nr 835 jako punkt 5.14? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 29 radnych, 28 było za. Stwierdzam wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 5.14 projekt uchwały z druku nr 835. Punkt 5, kolejna zmiana w programie. Kto z państwa radnych jest za wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 5.21 projekt uchwały z druku nr 836? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 28 radnych, tak? 28 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 5.21 projekt uchwały z druku 836. I ostatnia zmiana. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad jako punkt 5.22 projekt uchwały z druku numer 837? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 29 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 837 projekt uchwały, jako punkt 522 projekt uchwały z druku numer 837. Punkt 3 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 51 sesji. Radni nie zgłaszali uwag. Wobec tego uważam go za przyjęty. Punkt 4 oświadczenia klubowe. Czy stąd proszę bardzo. Pan Kazimierz Klawiter w imieniu klubu PiS. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku, dostojni goście. Oświadczenie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Pomorskiego. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości z Sejmiku Województwa Pomorskiego z niesmakiem przyjmuje oświadczenie Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Sejmiku Województwa Pomorskiego wygłoszone na 51 sesji Sejmiku. Uważamy, że środek ciężkości oświadczenia umieszczacie nie ad rem, a ad personam. Podtrzymujemy tezę kolegi Barzowskiego, że działania marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka nie były zgrabne wobec powagi sytuacji, jaką był wybuch wojny na Ukrainie w 2014 roku. Jednak chcemy podkreślić, że bardziej skupiamy się na działaniach zarządu województwa pomorskiego w kwestii wojny na Ukrainie w ostatnim roku, które nas znacząco zbliżają. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W oświadczenie klubowe w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej wygłosi pan Józef Sarnowski. Szanowni Państwo Radnych, pragnę przedstawić stanowisko Klubu Radnych Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska w sprawie poprawy sytuacji związanej z nadmiernym importem zboża z Ukrainy do Polski. Klub Radnych Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska za konieczne uznaje zajęcie stanowiska w sprawie poprawy sytuacji związanej z nadmiernym importem zboża z Ukrainy do Polski. Klub Radnych apeluje o pilne podjęcie działań ukierunkowanych na ochronę polskiego rynku zbóż oraz rzepaku wobec nadzwyczajnych okoliczności związanych z importem z Ukrainy. Konieczna jest natychmiastowa analiza problemu, wypracowanie i natychmiastowe wdrożenie rozwiązań i mechanizmów łagodzących skutki obecnych zjawisk związanych z importem zbóż i rzepaku z Ukrainy. Wśród nich szczególnie, po pierwsze, wstrzymanie napływu znaczących ilości zbóż określanych jako techniczne, które nasyca polski rynek, wypełniając miejsce zbóż od polskich rolników, którzy mają trudności ze zbytem swoich plonów. Ta nazwa techniczne nie wszystkim Państwa to mówi. Oczywiście 30 lat temu, za komuny jeszcze, zboże techniczne to było zboże przeznaczone do przerobu na spirytus, ale nie ten konsumpcyjny, a spirytus właśnie techniczny, do spryskiwaczy, do różnych innych dziedzin. Po drugie, powstrzymanie importu, który odbywa się w sposób niekontrolowany i stanowi zagrożenie nie tylko dla producentów zbóż,
ale również dla konsumentów ze względu na brak badań i kontroli każdej partii zboża i rzepaku. I kupowane zboże w Polsce, każdy transport, każda przyczepa taki atest posiada. Po trzecie, wstrzymanie wszelkiego importu zbóż i rzepaku, który nie jest produkowany zgodnie z wymogami stawianymi przez Komisję Europejską, ponieważ substancje szkodliwe, między innymi zakazane w Polsce i Unii Europejskiej pestycydy, mogą być trujące dla konsumentów europejskich. I po czwarte, zablokowanie napływu zbóż z Ukrainy, które nie spełnia minimalnych wymagań dotyczących jakości i norm obowiązujących na rynku Unii Europejskiej. Klub Radnych Platformy Nowoczesnej Koalicji Obywatelskiej dostrzega szczególną sytuację rynku ukraińskiego oraz niekwestionowaną humanitarną konieczność udzielania wsparcia narodowi ukraińskiemu. Jednak w obecnej sytuacji nie możemy pomijać kwestii dotyczącej polskich producentów zbóż. Załamanie polskiej gospodarki przełoży się bowiem na brak możliwości dalszej pomocy Ukrainie. Wspierając naszych sąsiadów, musimy zadbać również o zapewnienie w pierwszej kolejności zbytu dla wysokiej jakości rodzimych surowców. Dzisiaj rolnicy nie będą mogli zabrać głosu, ale chcę Państwa poinformować, że tysiące rolników jest bez szans dzisiaj na sprzedaż tego zboża. W obliczu nadchodzących żniw Klub Radnych Platformy Nowoczesnej i Koalicji Obywatelskiej uznaje działania podejmowane przez rząd za nieadekwatne i tragiczne w konsekwencjach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie senatora Stanisława Lamczyka. Proszę Państwa, przystępujemy do procedowania punktu 5.1. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Województwa Pomorskiego na 2023 rok. I jak tradycja nasza, jeżeli nie usłyszę uwag, to jednocześnie z przyjęciem uchwały w sprawie zmiany WPF-u. To jest projekt uchwały z druku 832 i 833. Poproszę pana marszałka Mieczysława Struka. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoki Sejmiku, drodzy parlamentarzyści, zaproszeni goście. Trochę łamiemy dzisiaj konwencję wystąpień i wyjaśnień związanych z budżetem, bo zwykle w imieniu zarządu województwa czyni to skarbnik województwa, pan Halman bądź ktoś w jego imieniu, najczęściej pani dyrektor siedząca obok niego. A dzisiaj trochę tę konwencję łamiemy przede wszystkim dlatego, że jest ku temu naprawdę bardzo poważna okazja. Po pierwsze, w historii 25 lat funkcjonowania samorządu regionalnego, poza wielkim programem, na podstawie którego budowaliśmy pierwszą nową, budowaną od zera, nie modernizowaną, ale nową linię kolejową o długości około 20 km, jaką jest Pomorska Kolej Metropolitalna, jako produkt, jako linia kolejowa i która kosztowała blisko 1 200 000 000 złotych, ale realizowana w dość długiej perspektywie. Nie rozmawialiśmy nigdy o takich środkach finansowych, które dedykujemy na zakup w tym przypadku pojazdów kolejowych. Jak zapewne Państwo wiedzą, przygotowaliśmy taką bardzo krótką prezentację, żeby Państwu też uświadomić wagę tego tematu. Województwo pomorskie szczyci się, to w prezentacji się pojawi, szczyci się nie tylko największym wskaźnikiem wykorzystania kolei w Polsce, bo to jest ten wskaźnik wynosi 26,1 przejazdów koleją na mieszkańca przed pandemią, ale drugą w Polsce po województwie mazowieckim liczbą pasażerów. Ta liczba pasażerów przekracza 57 860 000 w 2000,
w ubiegłym roku, a w 2019 było 56 milionów 425 tysięcy. To jest wzrost nastąpił, proszę Państwa, o 1 337 tysięcy osób. Sama SKM Trójmiasto przywiozła w ubiegłym roku 43 miliony 580 tysięcy pasażerów. Pan prezes Lignowski potwierdzi tę liczbę, bo przecież w głównej mierze mamy ją od państwa. W tym roku istnieje szansa na przekroczenie 60 milionów pasażerów. Poza wyzwaniami związanymi z rozwojem infrastruktury, brak kluczowych dla województwa inwestycji, głównie na linii kolejowej 201 z Kościerzyny do Gdyni, ale też możemy wymienić jednym tchem również 202 do Słupska z wydłużeniem linii aglomeracyjnej z Rumi do Wejherowa. Największą bolączką jest stan części taborów, w szczególności tej będącej w dyspozycji szybkiej kolei miejskiej w obsłudze aglomeracji. Nastąpił czas nie tylko na poprawę jakości taboru na liniach regionalnych, ale również na linii kolejowej, która stanowi kręgosłup transportowy metropolii. Dzisiaj samorząd województwa pomorskiego uruchamia pełną opcję na zakup łącznie 31 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dzieje się to dzięki zapobiegliwości samorządu województwa, który już 23 sierpnia w ubiegłym roku podpisał umowę z firmą Newag na zakup 11 regionalnych i 20 aglomeracyjnych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz zaangażowaniu środków unijnych zmieniającej oraz właśnie się rozpoczynającej perspektywy i w końcu dzięki dzisiejszemu porozumieniu z zarządem SKM Trójmiasto, która pozwoli nie tylko na wykorzystanie środków z aktywnego projektu w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ale na zakup i dostarczenie jeszcze w tym roku 8 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dlatego nic dziwnego, że są obecni dzisiaj podczas tej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego przedstawiciele zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej z panem prezesem Lignowskim na czele, a także prezes zarządu Newag, który do nas przyjechał z Nowego Sącza, pan prezes Zbigniew Konieczka. Bardzo dziękuję też panie prezesie za pańską obecność, bo świadczy o tym, że nasz partner bardzo poważnie traktuje samorząd regionalny. Proszę państwa, tak dużych zakupów, jeszcze raz to podkreślę, samorząd województwa pomorskiego nie realizował nigdy w historii 25 lat jego funkcjonowania. To jest historyczna zmiana w budżecie i warto sobie to uprzytomnić. Wartość tego projektu to 1 miliard 113 milionów złotych, 27 tysięcy. W tym wkład środków europejskich łącznie 690 milionów złotych, 768 tysięcy złotych. W tym z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to jest ten projekt, którego aplikację składał Zarząd Szybkiej Kolei Miejskiej i do tej pory nie mógł skonsumować tychże środków finansowych, ale otwarcie tego przetargu w ubiegłym roku umożliwia wykorzystanie środków finansowych w roku bieżącym na zakup tych 8 pojazdów, o których tutaj wcześniej wspomniałem, w wysokości łącznie 132 miliony 608 tysięcy złotych. Jak wiadomo, ten program operacyjny Infrastruktura i Środowisko kończy się w roku bieżącym, czyli musi być wykonany zakup i rozliczony zakup do końca bieżącego roku. Stąd dzisiaj oświadczamy, że korzystamy z prawa opcji, która została zapisana w specyfikacji przetargowej. Pan prezes przyjmuje to do wiadomości i rozumiem, że chce, jak dzisiaj to z samego rana również potwierdzał, zrealizować ten kontrakt do końca. Także to jest jedno ze źródeł finansowych. Drugie źródło to fundusze europejskie dla Pomorza, czyli nowa perspektywa już 21-27, którą mam nadzieję będziemy mogli zrealizować już w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Jeszcze w tym tygodniu odbędzie się komitet monitorujący, pierwszy komitet monitorujący nowy regionalny program operacyjny, czyli FEP 21-27. Chcemy na tym pierwszym komitecie nie tylko, żeby się ukonstytuował, ale też, żeby zostały przyjęte pierwsze kryteria umożliwiające wybór projektów. I chcielibyśmy jeszcze latem uruchamiać pierwsze środki finansowe
z tego programu, umożliwiające również sfinansowanie tego olbrzymiego kontraktu. Jeszcze raz przypomnę, FEP, w przypadku FEP-u to jest 558 milionów 160 tysięcy złotych oraz wkład własny, i tutaj chcę prosić Państwa o zwrócenie uwagi, wkład własny, czyli z budżetu województwa pomorskiego, będziemy musieli na realizację tego projektu pokryć 422 miliony złotych, 259 tysięcy złotych. No myślę, że Państwu nie trzeba mówić o tym, że jest to gigantyczna kwota. Oczywiście niejednorazowo, ponieważ dzięki temu do 2026 roku pojawi się na pomorskich torach łącznie 31 nowych elektrycznych składów trakcyjnych. Nie licząc kupowanych właśnie 4 sztuk taboru hybrydowego o wartości około 120,5 miliona złotych. Od lipca 2026 roku linia szybkiej kolei miejskiej będzie obsługiwana wyłącznie nowymi pojazdami lub zmodernizowanym taborem. Zamówienie pojazdów dla województwa pomorskiego jest największe pod względem ilości oraz wartości kontraktu. Chcielibyśmy, żeby te decyzje, które dzisiaj będą podejmowane, w sposób zasadniczy zmieniły obraz transportu publicznego, zwłaszcza w obszarze aglomeracyjnym, ale także i w ruchu regionalnym. 11 elektrycznych zespołów trakcyjnych na linie regionalne to tabor posiadający klimatyzację, miejsca dla niepełnosprawnych, miejsca dla rowerów, mogący pomieścić 441 pasażerów, siedzących 140, stojących 301. 20 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych dla ruchu aglomeracyjnego to tabor, którego jeszcze nie ma, bowiem jest projektowany specjalnie z myślą o linii kolejowej 250, ale będzie w ciągu najbliższych kilku lat. Podstawową różnicą jest większa liczba par drzwi na skład, 3 zamiast 2 par na człon, co ułatwi wymianę pasażerów, czyli łącznie w ciągu pociągu będzie 9 wyjść na perony szybkiej kolei miejskiej. Ułatwi to wymianę pasażerów, oczywiście co ważne, z pełną klimatyzacją i miejscami dla niepełnosprawnych i z miejscami na rowery. A liczba miejsc w takim pociągu to 500, siedzących 180 i stojących 320. To oznacza, że 28 pojazdów w ruchu aglomeracyjnym będzie nowych do połowy 2026 roku, to znaczy do końca lipca 2026. Chciałbym się tymi wiadomościami podzielić. Oczywiście konsekwencje dla budżetu i dla realizacji wielu różnych zadań oczywiście będą, bo wyasygnowanie kwoty na ten cel ponad 422 milionów złotych jest i będzie z całą pewnością wywoływać reperkusje w podejmowanych decyzjach w innych obszarach działalności publicznej. I to jest jakby oczywiste, ale jesteśmy przekonani co do tego, że i w ruchu aglomeracyjnym, i w ruchu regionalnym ten zakup jest absolutnie potrzebny, jeśli mamy kształtować dobrą ofertę przewozową realizowaną o wysokiej jakości, czy z wysoką jakością. I stąd mamy takie przekonanie, że ten cel trzeba zrealizować, ponieważ w naszym przekonaniu jest to bardzo korzystny kontrakt. Mamy wypróbowanego partnera, jakim jest polski dostawca taboru kolejowego z Nowego Sącza. I wierzymy, że jak dotąd się nie zawiedliśmy na NEWAG-u, osobiście również na zarządzie tej spółki, jesteśmy absolutnie przekonani, że pan prezes Zbigniew Konieczek ze swoim zespołem, ze swoimi ludźmi będzie mógł zrealizować ten wielki, wielki kontrakt, który jest dzisiaj rzeczywiście największym kontraktem realizowanym dla samorządów regionalnych w Polsce. Proszę Wysoki Sejmik o przyjęcie informacji, także sugestii, które są zawarte w projekcie zmian w budżecie, a także w wieloletnim planie finansowym, bo od tej uchwały zależy podpisanie po pierwsze prawa opcji i po drugie umowy z szybką koleją miejską, która będzie konsumować środki z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a dalej potem staniemy się dostawcami pociągu
które będzie użytkować szybka kolej miejska. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu marszałkowi. Zapraszam pana Henryka Halbana, skarbnika województwa pomorskiego. Proszę bardzo. Proszę państwa, Wysoki Sejmiku, pragnę przedstawić projekt uchwały, o której wspomniał pan marszałek, a jest w tej chwili dane techniczne związane z uchwałą. Z uchwałami, ale w uchwale jednorocznej budżetowej w związku ze zmianami, które wprowadziliśmy, a szczególnie zmiany dotyczące wprowadzenia tych dwóch zadań związanych z zakupem pojazdów szynowych. Łącznie zwiększamy budżet tegoroczny o kwotę 536 130 870 zł. Wydatki o 570 359 334 zł. Różnica między dochodami i wydatkami jest pokryta przychodami w kwocie 34 228 464 zł, w tym 10 878 464 zł to wolne środki, natomiast 23 350 000 zł to jest zwiększenie potrzeb kredytowych. Wszystkie zmiany, które były przedstawione po stronie dochodowej i wydatkowej, były prezentowane na posiedzeniu poszczególnych komisji. Jeżeli chodzi o WPF, to jak już tu też pan marszałek wspomniał, te dwa zadania są umieszczone w WPF-ie i wnoszę ogólnie o pozytywne zaopiniowanie tych dwóch uchwał. Przedstawione projekty uchwał z druku 832 i 833 uzyskały pozytywną opinię Komisji Budżetu, Strategii, Zdrowia, Nauki, Ochrony Środowiska i Komisji Samorządu Terytorialnego. Otwieram dyskusję nad przedstawionymi projektami. Proszę bardzo. Pan Jerzy Barzowski. Nie ma pan możliwości, już mam. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Panie Skarbniku. Już drugi raz w tym roku będziemy głosować za poprawką w sprawie budżetu jako klub opozycyjny. Sytuacja jest nadzwyczajna. Rzeczywiście wielokrotnie apelowaliśmy o inwestowanie o te pojazdy szynowe, czy to w SKMC, czy w kolei metropolitalnej. I to wszystko tutaj z naszej strony musi budzić uznanie i takie też tutaj będziemy wyrażać w głosowaniu. Natomiast oczywiście tu jest jeszcze innych elementów trochę, które nie do końca nam się tutaj podobają, ale ze względu na wagę i wielkość tych zmian będziemy popierać tą zmianę, bo to jest rzeczywiście historyczna chwila, jak pan marszałek oznajmił. Mamy tylko nadzieję, że te konsekwencje, które będą rozłożone na lata, nie okażą się jakimś błędem, czy to w podpisywaniu umów, czy w innych elementach. Będziemy to obserwować. Oczywiście ta kadencja samorządu województwa już się kończy. W przyszłym roku mamy wybory. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś kula u nogi dla kolejnej kadencji, że to jest wszystko przemyślane i te właśnie finanse rozłożone w latach będą mogły pozytywnie skutkować na rozwój tutaj naszej kolei. Też myślę, że warto zaznaczyć, że to finansowanie jest też elementem perspektywy finansowej 2021-2027, czyli już w jakim stopniu pośrednim udziału rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie negocjacji środków unijnych w tej perspektywie. I to wszystko powoduje, że przyjmujemy to z radością, mając nadzieję, że rozwój PKM-ki i z kolei metropolitalnych i regionalnych będzie pozytywnie skutkował dla naszego społeczeństwa. Dlatego też będziemy głosować za tą poprawką, za zmianą budżetu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pragnę zapewnić, że jak państwo przedstawiliśmy te dane w wieloletniej prognozie finansowej, nie ma zagrożenia na finansowanie tego zadania ze strony województwa. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Głosujemy dwa projekty uchwał, czyli projekt uchwały z druku nr 832. Kto z państwa radnych jest za podjęciem projektu uchwały z tego druku? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Pan Aleksander Kozicki się zdążył. Głosowało 29 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku nr 832. I drugi z przedstawionych projektów
Głosujemy projekt uchwały z druku nr 833. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 30 radnych, wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku nr 833. Proszę Państwa, ogłaszam przerwę półgodzinną, tak? Halo, halo. O. Dobrze, szanowni Państwo, część z Was udaje się teraz na przerwę, część z Państwa radnych udaje się na przerwę, natomiast... Ja myślę, że proszę... warto by było zgromadzonym, także już trochę na ofie, skoro jest przerwa, więc warto by było o tym też powiedzieć, że dzisiaj podpiszemy umowę z Zarządem Szybkiej Kolei Miejskiej, bo na podstawie tej umowy stajemy się partnerem w projekcie, który kilka lat temu Zarząd Szybkiej Kolei Miejskiej składał do centralnego, do CUPT-u, do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. O, dokładnie tak, żeby już nie mówić tylko skrótem. Do tej pory nie udało się przeprowadzić postępowań przetargowych na zakup pojazdu, ale tutaj na skutek tego porozumienia cele i rezultaty tego projektu, tej aplikacji zostaną spełnione. Przypomnę, że chodziło o zakup 10 pojazdów przez Szybką Kolej Miejską. 2 pojazdy zostaną sfinansowane staraniem samorządu województwa, korzystając ze środków europejskich. Pozostałe 2 pojazdy przez Szybką Kolej Miejską plus jeszcze jakieś elementy związane z wyposażeniem SKM-ki do obsługi właśnie tychże pociągów. Także pan prezes dzisiaj na konferencji prasowej też o tym opowie, także opinia publiczna będzie się o tym dowie. Więc z jednej strony podpisujemy taką umowę, na tej podstawie będziemy mogli stać się partnerem, a ostatecznie też właścicielem to oczywiście tych 8 pojazdów. I te pojazdy w całości, jak deklarowaliśmy wcześniej, zostaną udostępnione konkretnymi umowami Zarządowi Szybkiej Kolei Miejskiej do wykonywania pracy przewozowej w ruchu aglomeracyjnym. I druga rzecz, jeszcze raz bardzo, bardzo się cieszę, że jest obecny pan prezes Konieczek, który też dzisiaj będzie mógł odpowiadać na pytania, ewentualne pytania dziennikarzy w tym temacie, ponieważ tak jak powiedzieliśmy, do końca bieżącego roku 8 pojazdów trafi już na linię aglomeracyjną i będzie w dyspozycji, do końca roku będzie w dyspozycji Szybkiej Kolei Miejskiej. W przyszłym roku 3 pojazdy dotrą na linię regionalną, a potem w kolejnych latach 2005 i 2006 pozostały kontrakt zostanie w pełni wykonany przez NEWAG, zasilając i ruch aglomeracyjny, i oczywiście ruch regionalny. Przypomnę jeszcze Państwu, myślę, że warto o tym też dzisiaj powiedzieć, zresztą na konferencji prasowej też o tym będę chciał mówić. Jesteśmy w fazie postępowania przetargowego na zakup 4 pojazdów hybrydowych, to znaczy one mają silniki i elektryczne, i silniki spalinowe, umożliwiające podróż, jazdę, wykonywanie pracy przewozowej na odcinkach zelektryfikowanych i odcinkach niezelektryfikowanych. Mamy takie niestety sytuacje, bo bardzo się spóźniają polskie linie kolejowe w elektryfikacji linii 201 Gdynia-Kościerzyna. Więc problem mamy poważny, bo nie możemy wyjechać elektrycznym zespołem trakcyjnym z Trójmiasta poza Rębiechowo na dobrą sprawę. Bo chcę przypomnieć, że do 30 czerwca zostanie zakończona elektryfikacja linii PKM. Natomiast linii 201 niestety nie mamy zelektryfikowanej póki co. Więc stąd ten zakup tych 4 pojazdów o napędzie hybrydowym, które będą mogły być wykorzystane w różnych częściach naszego regionu, także tych, które są częściowo zelektryfikowane i tych, które nie są zelektryfikowane, czyli tam, gdzie spalinówka może rzeczywiście jeździć. My bardzo chcieliśmy wykorzystać i stąd ten optymizm kilka lat temu, 2 lata temu, kiedy przygotowaliśmy przetarg, bo chcieliśmy wykorzystać środki z KPO. Ale jak wiecie, nie mamy, Polska nie jest dysponentem tychże środków, bo tam składaliśmy wnioski o
wsparcie zakupu 44 pojazdów. Niestety takiej ilości nie mamy, ale jeśli sobie uświadomimy fakt, że oprócz tych 31 jeszcze będą te 4 hybrydowe, to już będzie 35 i to w znaczący sposób zmienimy obraz i mam nadzieję również jakość wykonywanej pracy przewozowej w województwie pomorskim. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, część z Was pewnie uda się na przerwę, natomiast ja zapraszam tutaj. Tak. Chciałem pokazać, gdzie tutaj, pod naszego gryfa, gości specjalnych, czyli przede wszystkim pierwszy dokument, który podpiszemy, czyli podpisanie dokumentu dotyczącego opcji, czyli zakupu pojazdów z firmą Newag. I tutaj zapraszam najpierw pana marszałka Mieczysława Struka i pana wicemarszałka Leszka Bonę. Jest też bardzo ważną osobą pan skarbnik, pan Henryk Hallman. I to są te trzy osoby, które podpiszą ten dokument. Więc zrobimy tak, że najpierw zrobimy podpisy dwóch marszałków, a potem pan skarbnik solo jako najważniejsza osoba. Dobra? Zarząd województwa w imieniu samorządu województwa oświadcza, że korzysta z prawa opcji, o którym mowa w artykule 441 ustęp 1 ustawy prawo zamówień publicznych, przewidzianego w paragrafie 2 ustęp 5-12 umowy z 23 sierpnia 2022 roku, zawartej pomiędzy województwem pomorskim a firmą Newag S.A. z siedzibą w Nowym Sączu i zwiększa przedmiot zamówienia o dostawę kolejnych 9 sztuk fabrycznie nowych EZT typu 1 po cenie jednostkowej podanej przez wykonawcę w ofercie. To jest o wartości 31 857 000 zł brutto, w tym 23% VAT, oraz o dostawę kolejnych 19 sztuk fabrycznie nowych EZT typu 2 po cenie jednostkowej podanej przez wykonawcę o wartości 38 130 000 zł brutto z VAT-em każdy. Wymaga od wykonawcy realizacji dostawy pojazdów, o których mowa w punkcie 1 niniejszego oświadczenia, zgodnie z postanowieniem umowy nr 500 przez literkę U22 z dnia 23 sierpnia 2022 roku w terminie do 54 miesięcy od dnia odbioru dzisiejszego oświadczenia. Łączne finansowanie kwoty opcji to 1 011 183 000 zł. Tak, szanowni państwo, takiej kwoty jeszcze nigdy nie było, jeśli chodzi o inwestycje. To jest historyczny moment. A co? Dobrze. Jeszcze jest tutaj z nami pan skarbnik, pan Henryk Hallman i pan skarbnik, bardzo ważny podpis. Teraz mogę państwu powiedzieć jako urzędnik, że teraz dopiero ta umowa nabiera mocy. Właśnie. Zapraszamy pana prezesa. Życzeniami sprawnej realizacji tego zamówienia. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie marszałku. Tak, oczywiście teraz. Prosimy. Szanowni państwo, ja muszę się do czegoś przyznać. Jestem pierwszy raz w życiu na sesji sejmiku. Nigdy nie byłem. I zobaczyłem dzisiaj rzecz niesamowitą. Przed przyjściem tu byłem u pana marszałka i z panem Lignowskim rozmawialiśmy, jak organizacja powinna współpracować, kiedy są najlepsze efekty. Ja to dzisiaj zobaczyłem. No trudno porównywać sejmik do organizacji, no ale w jakim sensie jest to organizacja. Wy wszyscy państwo byliście za. I to naprawdę zrobiło na mnie wielkie wrażenie, że można ponad wszystkimi podziałami
dla takiego szczytnego celu, jakim jest zakup pojazdów, powiedzieć tak. Jedno, co ja tu zauważyłem jeszcze dzisiaj, to uratowaliście 200 milionów złotych. Tak naprawdę to są pieniądze z budżetu, który się kończy w tym roku. I z jakichś tam przyczyn te przetargi nie wychodziły, no ale ja zrobię wszystko, aby te 8 pojazdów było na torach województwa pomorskiego w tym roku. I powiem Państwu jeszcze jedną rzecz, jeśli mogę, jeśli jestem przy głosie. Mówił tu Pan Marszałek o pojazdach hybrydowych. Jeżeli złożymy dobrą ofertę, a mniemam, że taką złożymy, to ja, Panie Marszałku, przygotuję te pojazdy do tego, jakbyśmy to byli my, aby można było na nie założyć superkondensatory. Co to jest? Mamy taki pojazd już prototypowy, który jeździ też na północy, bo w zachodniopomorskim. I co on daje? Ograniczamy zużycie paliwa gdzieś około 30%. I jeszcze jedna rzecz. Do prędkości 60 km na godzinę możemy ten pojazd rozpędzić z superkondensatora. Energia powstaje w nim podczas hamowania, czyli mamy zupełnie za darmo ruszanie tym pojazdem. Podczas hamowania ładujemy ten superkondensator. Co to powoduje? Że w miastach możemy ruszać bezemisyjnie. I jeszcze jedna rzecz, bo wszyscy mówią, że bateryjne pojazdy. Tylko baterie możemy naładować 2-3 tysiące razy. Ten superkondensator możemy naładować 1 000 000 razy. I to jest to. I taki pojazd będzie przygotowany dla Was. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. Szanowni Państwo, zapraszamy tutaj do naszego grona kolejne ważne osoby, które dzisiaj będą podpisywać kolejny dokument, porozumienie między województwem pomorskim a spółką PKP SKM Trójmiasto. I mam tutaj na myśli pana prezesa Macieja Lignowskiego i pana Jarosława Korzyczkowskiego, który jest członkiem zarządu, dyrektorem do spraw finansowych. Myślę, że zrobimy tak, że najpierw pan marszałek i pan prezes podpiszą stosowne dokumenty. Tak, proszę bardzo pani. Uwiecznimy to oczywiście za pomocą wszystkich dostępnych multimediów, a potem zamienimy się i pan wicemarszałek i pan dyrektor do spraw finansowych również złożą swoje podpisy. To może najpierw dokonamy wszystkich podpisów, a potem uroczyście jeszcze zapozujemy do zdjęcia, więc zapraszamy pana dyrektora, pana wicemarszałka. Jasne. Dobrze, dokonało się. W takim razie zapraszamy wszystkich czterech panów tutaj razem z tymi umowami do wspólnego zdjęcia. Pan prezes może chciałby jeszcze parę słów. No, wszyscy uśmiechnięci, bo to jest historyczny moment. Szanowni Państwo, ja już zostaję z tym dokumentem, pozwolicie, bo musimy ten dokument przekazać do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Natomiast chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim Państwu parlamentarzystom dzisiaj na tej sali zgromadzonym oraz tutaj panom marszałkom, panu skarbnikowi, wszystkim osobom za to, że te decyzje zostały podjęte. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tych dokumentów, bo one były tworzone przez kilkanaście dni i tak naprawdę one
inaczej, przepraszam, ale trochę jestem zdenerwowany, znaczy się pozytywnie oczywiście. Te dokumenty posłużą nam do złożenia wniosku do Centrum Innych Projektów Transportowych po to, żeby, tak jak powiedział pan marszałek, jak najszybciej zacząć wykorzystywać te środki, które w tej perspektywie są nam zapisane, nam wszystkim jako województwu i które faktycznie mogą zostać wydane i które faktycznie spowodują, że nowy tabor jeszcze w tym roku na liniach obsługiwanych przez spółkę PKP SKM w Trójmieście się pojawi. Naprawdę to bardzo wielka chwila. Cieszę się niezmiernie, że projekt, który zapoczątkowaliśmy w roku 2017, który uzyskał finansowanie w roku 2018, ten projekt złożony będzie faktycznie zrealizowany. Serdecznie dziękuję panie marszałku za współpracę ze swojej strony. W imieniu całego zarządu spółki, w imieniu również pracowników spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, chciałbym tylko to powiedzieć, że ja też w imieniu Zarządu Województwa jesteśmy też bardzo wdzięczni za bardzo konstruktywną postawę osobiście i pana prezesa Lignowskiego, także zarządu, ale także władz Szybkiej Kolei Miejskiej. Myślę tutaj o głównym udziałowcu, czyli grupie PKP. Rozmawialiśmy z panem prezesem Amińskim na ten temat. Była też jego akceptacja dla tej ścieżki zmierzającej do absorpcji środków europejskich. Jak prezes Konieczek wspominał, rzeczywiście to była batalia o utrzymanie tych 200 milionów złotych, które ponad 200 milionów, około 205 milionów złotych, które zostaną na Pomorzu skonsumowane przez województwo pomorskie i przez Zarząd Szybkiej Kolei Miejskiej. I mam nadzieję, że już wkrótce, bo w ciągu kilku najbliższych miesięcy pasażerowie województwa pomorskiego odczują zmiany wynikające z jakości nowego taboru. Ja życzę panu prezesowi osiągnięcia tych 60 milionów pasażerów, o których tutaj mówiliśmy wcześniej, no bo to jest rzecz absolutnie niebywała, żeby w ruchu aglomeracyjnym obsługiwać taką ilość pasażerów. Ale dobrze by było, żeby pasażerowie mieli dobrze skomunikowaną ofertę jakościową, żeby można było przewozić także tym taborem rowery i żeby nie było żadnych utrapień w postaci problemów technicznych na tym odcinku aglomeracyjnym. Życzę panom prezesom satysfakcji pasażerów z wykonywanym usługi przewozowej. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu osobiście. No i cieszę się, że te pieniądze nie zostaną stracone, nie zostaną przekazane do wielu innych podmiotów, które realizują takie projekty w całym kraju, ale zostaną właśnie na Pomorzu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie. Chciałem jeszcze na koniec dowołać pana prezesa Newagu. Tam widzę, że się na chwilę, no ale się nie dziwię, bo z paniami radnymi rozmawia. Ale już go mamy tutaj ze sobą. Szanowni państwo, wspólne zdjęcie. Tak wygląda ponad miliard złotych. Także jakbyście chcieli zobaczyć, jak wygląda taka kwota, to właśnie tak. Uśmiechnięta, radosna, spojrzenie dumnie w przyszłość, także... Szefowa Komisji Budżetu... Pani radna, zapraszamy. No i teraz to się w ogóle perspektywa zmieniła. No. Tak, wygląda jakby co najmniej 3 miliardy były. Dobrze, dziękujemy. Szanowni państwo, ja w takim razie dziękuję za tą część oficjalną. Chyba, co jeszcze pan prezes chciałby? 200 milionów uratowano. Dokładnie. Trafiły gdzieś w Polskę, a są tu. No. Dziękujemy za tą część oficjalną i zapraszamy do rozmów indywidualnych w takim razie. Proszę państwa, kończymy przerwę, rozpoczynamy obrady. Punkt 5.3. Przyjęcie uchwały w sprawie publicznej dyskusji wokół osoby papieża Polaka Jana Pawła II. Projekt uchwały z druku 839 przedstawi pan przewodniczący Klubu Radnych dla Pomorza, pan Piotr Zwara. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowni Radni, Szanowni Radni. Klub Radnych dla Pomorza, gdy tylko powziął informację, iż dyskusja
wokół Ojca Świętego papieża Polaka Jana Pawła II będzie przedmiotem obrad sesji. W dniu dzisiejszym postanowił zgłosić swój własny projekt stanowiska w tej sprawie. Po pierwsze, chcieliśmy, aby stanowisko mogło zyskać jak największe poparcie wśród radnych tworzących nasz sejmik województwa. Po drugie, chcieliśmy dodać pewne wątki regionalne. Po trzecie, wreszcie chcieliśmy utrzymać stanowisko w duchu nawiązującym do pierwszych lat samorządu województwa pomorskiego, gdy w sprawach zasadniczych ta Izba potrafiła mówić jednym głosem. Przedstawiam projekt w sprawie publicznej dyskusji wokół osoby papieża Polaka Jana Pawła II. Sejmik województwa pomorskiego uchwala, co następuje. W przestrzeni publicznej toczy się w ostatnim czasie burzliwa dyskusja wokół osoby papieża Polaka Jana Pawła II. Bezpośredni impuls stanowił wyemitowany w jednej z prywatnych stacji telewizyjnych reportaż sugerujących zaniechania w walce z nadużyciami seksualnymi wśród księży ze strony kardynała Karola Wojtyły, gdy pełnił funkcję arcybiskupa krakowskiego. Z jednej strony pojawiły się głosy bezkrytycznie powielające tezy postawione w reportażu, z drugiej zaś przypisujące ich autorom pobudki antypolskie oraz zamiar zniszczenia polskiego kościoła. Temat podjęły liczne organizacje społeczne, jak również organy władzy publicznej na czele z Sejmem RP. Także wobec organów samorządu wojewódzkiego formułowane są zarówno ze strony części środowiska samorządowego, jak i spoza niego oczekiwania co do zajęcia stosownego stanowiska. Sejmik województwa pomorskiego odżegnuje się w przedmiotowej sprawie od wszelkich skrajnych postaw i osądów oraz apeluje o powstrzymanie się od wykorzystywania postaci Jana Pawła II w bieżącym sporze politycznym. Działalność i nauczenie Jana Pawła II czynią go w oczywisty sposób jednym z najbardziej zasłużonych postaci dla Polski i Polaków w całej naszej historii. Trwale zapisał się również w zbiorowej pamięci naszego województwa pielgrzymkami z 1987 oraz 1999 roku. Pomorska wspólnota samorządowa czerpała inspirację ze społecznej nauki papieża, doceniając jej wpływ na organizowanie życia społecznego w oparciu o głoszone przez niego uniwersalne wartości, dalece wykraczające poza ich wymiar religijny. Niezależnie od powyższego, prawda stanowi jednak niezaprzeczalną wartość życia publicznego, którego Kościół katolicki jest istotną częścią. Sprawy, także te dla Kościoła trudne, powinny być wyjaśniane przez kompetentnych badaczy z zapewnieniem dostępu do kościelnych archiwów. Dokonując ustaleń i formując oceny, należy przy tym unikać błędu ahistoryczności. W publicznej dyskusji nie można współczesnych miar i narzędzi przykładać do opisu rzeczywistości sprzed ponad pół wieku, do realiów komunistycznego reżimu. Ocena postaci historycznych w oparciu o współczesną aksjologię zawsze będzie błędna. Nade wszystko pamiętać jednak należy, że Jan Paweł II zawsze pozostawał poza politycznymi podziałami. Symbolizował to, co Polaków łączy, a nie dzieli. Z tego właśnie wynikał powszechny szacunek i szczególna pozycja, którą zajmował w polskiej przestrzeni publicznej. Dlatego w naszym wspólnym interesie leży zapobieżenie wpisaniu papieża Polaka w bieżący spór polityczny. To właśnie upolitycznienie jego postaci i dorobku, nie zaś krytyczna nawet dyskusja, stanowią bowiem prawdziwe zagrożenie dla zachowania spuścizny Jana Pawła II dla przyszłych pokoleń. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku nr 839? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 23 radnych, 15 było za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku numer 839. Dziękuję. Przystępujemy do procedowania punktu 5.4. Przyjęcie uchwały w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II. Projekt przedstawi z druku 830, przedstawi przewodniczący klubu PiS, pan Jerzy Barzowski. Proszę bardzo, to Aleksander Kozicki. Proszę bardzo.
Panie Marszałku, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, wniosek klubu PiS w przedmiotowej sprawie. Świętości nie szargać, bo trzeba, żeby święte były. Stanisław Wyspiański, Wesele. Sejmik Województwa Pomorskiego wyraża zatroskanie i zaniepokojenie atakiem na dobre imię świętego Jana Pawła II, absolutnego olbrzyma naszych czasów, ojca naszej niepodległości i wolnego świata, jakim do tej pory znaliśmy, twórcy spójnego systemu wartości i największej postaci naszych tysiącletnich dziejów. Sejmik Województwa Pomorskiego apeluje o refleksję i o pamiętanie, wszak atak na świętego Jana Pawła II jest w istocie atakiem na bazę aksjologiczną naszego narodu, w chwili bardzo ciężkiej próby, jaką przeżywa świat z udziałem Polski w pierwszym rzędzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały z druku 830. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, pan Dariusz Męczykowski. Proszę bardzo. Dziękować klubowi Platformy, że jest ponad podziałami. Staraliśmy się to stanowisko klubu dla Pomorza rzeczywiście wyważone z szacunkiem dla tych, którzy naprawdę, myślę, że nie ma tu na sali, nie doceniali roli, jaką papież odegrał w określonym miejscu, w określonym czasie. I tych, którzy mniej, bardziej wierzą, nie ma żadnej rzeczy, którą by można było powiedzieć złego na temat papieża. Natomiast nie odżegnaliśmy się od tego, żeby pewne rzeczy, których na pewno w sercu każdemu są bliskie, sprawiedliwość i nietykalność, a szczególnie dzieci, zostały rozliczone dla tego, żeby takie rzeczy nie miały miejsca. Klub PiS-u wstrzymał się. Ja nie będę tego dyskutował, ale ta nasza była taka przemyślana, taka wspólna i liczyłem na to, że chociaż raz PiS się wzniesie ponad coś i zagłosuje. Też mam pytanie do telewizji. Dlaczego panowie stoicie, czekacie aż dopiero stanowisko PiS-u? Mieliśmy piękne stanowisko klubu dla Pomorza i dlaczego tego nie potraficie zaprezentować publicznej telewizji? Ona jest tylko dla pewnej grupy ludzi, dla pewnej grupy tematów. Czy to jest prawda, o czym się mówi? Ja to dzisiaj zobaczyłem na własne oczy, kiedy stoicie za tymi drzwiami i jak się zaczyna pojawiać osoba, która referuje stanowisko PiS-u, biegacie z tą kamerą, aż wstyd. Ja jestem poza tym wszystkim. Nie jest wam wstyd? Panowie, wy służbę też robicie. Nie dajcie się swoim notabenom nakłaniać do tego, żebyście biegali jak pieski za stanowiskami waszych osób. Arwid, z czego się śmiejesz? Widziałeś, jak biegli? Arwid, ja cię nie chcę obrażać, ale wiesz co? Wstyd mi za to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze cię dużo rzeczy w życiu rozbawi. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku 830? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 10 radnych, wszyscy za. Stwierdzam z braku kworum, wymaganych 17 głosów, projekt uchwały nie uzyskał akceptacji. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 5 minut przerwy. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku 816? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję.
Głosowało 28 radnych, wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku 8/16. Punkt 5.6 porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie miejskiej Chojnice. Projekt uchwały z druku 817 przedstawi pan Leszek Bona, marszałek województwa pomorskiego. Proszę bardzo. Po rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 240 od miejscowości Chojnice do granicy województwa zamierzamy przekazać oświetlenie drogowe w ramach tej inwestycji na rzecz gminy miejskiej Chojnice. Oświetlenie dróg jest zadaniem własnym gminy, stąd taki projekt uchwały. Proszę o pozytywne zaopiniowanie. Dziękuję. Projekt z druku 817 uzyska pozytywną opinię Komisji Budżetu oraz Strategii. Otwieram dyskusję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku 817? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 28 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku 817. Punkt 5.7 porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Chmielno. Projekt uchwały z druku 818 przedstawi pan marszałek Leszek Bona. Po zakończeniu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 211 Kartużdy-Mojusz chcę przekazać na rzecz gminy Chmielno również oświetlenie drogowe, tak jak w poprzednim projekcie uchwały, wybudowane w ramach tej inwestycji, z tej racji, że zadaniem własnym gminy jest oświetlenie dróg. Dlatego proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały z druku nr 818. Projekt przedstawiony przez pana marszałka uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu oraz Strategii. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku nr 818? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 29 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku nr 818. Punkt 5.8 porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Nowy Dwór Gdański rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 502. Projekt z druku 819 przedstawi pan marszałek Leszek Bona. Proszę. Nieco inny charakter projektu tej uchwały. Mianowicie gmina Nowy Dwór Gdański otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych od pana wojewody na przebudowanie skrzyżowania, w którym zbiegają się trzy drogi gminne i jedna droga wojewódzka, ponieważ tą inwestycją objęty jest również fragment drogi wojewódzkiej, stąd nasza partycypacja w tej przebudowie i dlatego też chcielibyśmy przekazać na rzecz inwestora, na rzecz gminy Nowy Dwór Gdański nasz udział w przebudowie skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 w Nowym Dworze Gdańskim. Przedstawiony projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu oraz Komisji Strategii. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku 819? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 31 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku nr 819. Punkt 5.9. Przyjęcie uchwały w sprawie powierzenia powiatowi wejherowskiemu rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z drogą wojewódzką nr 218. Projekt uchwały z druku 820 przedstawi pan marszałek Leszek Bona. Powiat wejherowski również otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na fragment drogi powiatowej i skrzyżowanie z drogą wojewódzką w ciągu drogi nr 218 w miejscowości Koleczkowo. W wyniku wcześniejszych ustaleń z panią starościną i z panem wójtem gminy Szemud wyraziliśmy wolę partycypacji w pokryciu części udziału własnego. Dlatego proszę o
zaakceptowanie projektu uchwały, w myśl którego przekazujemy na rzecz powiatu wejherowskiego kwotę 1,7 miliona złotych, która będzie częścią naszego udziału w inwestycji liczącej prawie 7 milionów złotych, a dotyczy ona również skrzyżowania z drogą wojewódzką 218 i na tym skrzyżowaniu ma być wybudowane nowe rondo. Proszę o pozytywne zaopiniowanie tego projektu uchwały. Projekt z druku nr 820 uzyska pozytywną opinię Komisji Budżetu oraz Strategii. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku 820? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Pani Mirka nie głosuje? Okej. Okay. Głosowało 30 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku nr 820. Punkt 50 porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminy Sierakowice przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 211 z drogą gminną nr 152-112G. Projekt z druku 820 przedstawi pan marszałek Leszek Bona. W miejscowości Sierakowice doszło w ostatnich latach do dynamicznego rozwoju centrum miejscowości. Dlatego też zaczął się korkować ruch na naszej drodze wojewódzkiej nr 211. Pan wójt Sierakowic wystąpił z propozycją wspólnego rozwiązania tego problemu poprzez wykonanie lewoskrętu i wspólnymi siłami chcemy usprawnić i poprawić płynność ruchu na drodze 211 w miejscowości Sierakowice, dlatego proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały z druku nr 821. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały z druku 821, który zyska pozytywną opinię Komisji Budżetu oraz Strategii. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku 821? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 31 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku 821. Punkt 5.11 porządku obrad. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest województwo pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Projekt z druku 822 przedstawi pan marszałek Leszek Bona. Projekt tej uchwały być może jest troszeczkę mylący poprzez określenie warunków i zasad korzystania z przystanków. Natomiast przedmiotem jest nadanie nowych numerów nowym przystankom, które w wyniku rozwoju komunikacji autobusowej pojawiają się na terenie naszego województwa. Także nie zmieniamy zasad, nie pobieramy żadnych opłat, numerujemy kolejne przystanki autobusowe. To jest przedmiotem tej uchwały. Proszę o pozytywne zaopiniowanie. Dziękuję. Projekt z druku 822 uzyska pozytywną opinię Komisji Strategii. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku 822? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 31 radnych. Wszyscy za. Tak, wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku nr 822. Pani sekretarz jest z tyłu i czuwa nad przebiegiem głosowania. Punkt 5.12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym samodzielnych lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym położonym w Starogardzie Gdańskim. Projekt uchwały z druku 822 przedstawi pan marszałek Leszek Bona. Proszę bardzo. My już na poprzedniej sesji procedowaliśmy
podobną uchwałę. Dotyczyła ona tej samej lokalizacji, ale innych lokali mieszkalnych. I teraz proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, w myśl której w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Skarszewskiej na rzecz dotychczasowych najemców w trybie bezprzetargowym sprzedamy lokale mieszkalne. To jest ulica Skarszewska 7B i 7C, Starogard Gdański, niedaleko naszego szpitala. Proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu tej uchwały. Dziękuję. Przedstawiony projekt uzyskał pozytywne opinie Komisji Budżetu oraz Strategii. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały z druku nr 825. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku nr 825? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 31 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku nr 825. Punkt 5.13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Jordanka, gmina Stary Targ. Projekt uchwały z druku 831 przedstawi pan marszałek Leszek Bona. Tak, więc przedmiotowa nieruchomość ma być darowana z przeznaczeniem na cel publiczny, to znaczy na budowę oraz utrzymanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacją i utrzymanie wód, urządzeń melioracji wodnych będących własnością Skarbu Państwa. Dlatego też proszę o to, abyśmy pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie tej darowizny na cel publiczny. Dziękuję panu marszałkowi. Projekt z druku 831 uzyskał pozytywne opinie Komisji Budżetów oraz Strategii. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku 831? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 30 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku nr 831. Punkt 5.14. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność województwa pomorskiego w Słupsku. Projekt uchwały z druku 835 przedstawi pan marszałek Leszek Bona. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoki Sejmiku, ja omówię 4 projekty uchwał. One dotyczą tej samej kwestii. Skoro nie usłyszymy sprzeciwu ze strony radnych, proszę bardzo. A pan przewodniczący przegłosuje ewentualnie pojedynczo. Mianowicie województwo pomorskie razem z województwem kujawsko-pomorskim, województwem warmińsko-mazurskim i województwem lubuskim porozumiało się co do projektu rewitalizacji oraz promocji śródlądowej drogi. Fajne. To ja mam zły projekt. Ale uzupełniliśmy, panie marszałku, projekt. Aha, dobrze, dobrze. Okej, dobra, dobrze, dobrze. Jeżeli chodzi o projekt, ja mam po prostu projekt, porządek obrad jeszcze bez Słupska. Jeżeli chodzi o Słupsk, to w uzgodnieniu z Departamentem Zdrowia i z panią marszałkinią Agnieszką Kapałą Sokalską doszliśmy do wniosku, że zabezpieczamy na terenie Słupska miejsce pod powstanie oddziału dziennego psychiatrii dziecięcej. Zabezpieczamy miejsce również na powstanie poradni dziecięcej o profilu psychiatrycznym. Wszystko skorelowane z naszym Centrum Pomocy Psychiatrycznej w Słupsku. Wszystko w oparciu o rozbudowę szpitala psychiatrycznego, który w tej chwili od kilku lat udziela świadczeń w zakresie psychiatrii i uważamy tą część za zbędną do rozwoju psychiatrii. Na to, o czym powiedziałem, teren zostaje zabezpieczony, dlatego tą zbędną część prosimy o zgodę na jej sprzedaż na wolnym rynku. Dziękuję.
Dziękuję. Projekt z druku 835 uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu, Komisji Strategii. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pani Danuta Wawrowska. Już tak? Szanowny panie marszałku, szanowni radni. Jako radna z tego regionu mam pytanie. Czy była rozważana możliwość powstania na tej nieruchomości, czy przeznaczenia budynku, bo tam są trzy, na tej nieruchomości, na przykład na hotel dla pielęgniarek czy dla lekarzy rezydentów? To są trzy nieruchomości, które są w obrębie szpitala i czy w przyszłości, bo sprzedać można zawsze, ale czy w przyszłości nie można by wykorzystać na te cele, ponieważ jest to jeden piękny kompleks w Starodrzewiu i no, wiadomą rzeczą jest, że mamy braki zarówno w kadrach medycznych i mamy również ogromny problem nawet po ściągnięciu lekarzy czy pielęgniarek z ich zakwaterowaniem. Ja kiedyś rozmawiałam na ten temat zarówno z jednym prezesem zarządem szpitala, jak i drugim i wyrazili oni swoją opinię w tym przedmiocie, mianowicie, że jest to propozycja interesująca, że skoro my mamy obiekty, to łatwiej byłoby wykorzystać te obiekty, czyli zdobyć środki po to, żeby ewentualnie w przyszłości móc wykorzystać również na cele związane z lecznictwem. Czy taka możliwość, panie marszałku, była rozważana? Koleżanko radna, i tą sprawą zajmowała się pani marszałkini Agnieszka Kapała-Sokalska. Może potem uzupełni moją wypowiedź. Ja również dwukrotnie odwiedziłem Słupsk. Spotkałem się z prezesami obu szpitali i odbyliśmy długą, kilkugodzinną rozmowę na temat zagospodarowania terenów przy ulicy Lotcha. Więc rozważaliśmy zaadaptowanie części tej nieruchomości na opiekę psychiatryczną, o czym mówiłem na początku mojej wypowiedzi. I potrzeby z tym związane nie dotyczą całej nieruchomości, bo byłyby przesadzone i ciężko byłoby przy mizernym finansowaniu psychiatrii utrzymać tak rozległy teren, wpisany zresztą do rejestru zabytków jako park, bo utrzymanie parku jest bardzo, bardzo kosztochłonne, tym bardziej zabytkowego. To po pierwsze, czyli ten teren na rozwój psychiatrii został zabezpieczony. Zresztą pan dyrektor Sikorski do KPO złożył projekt na powstanie oddziału dziennego i poradni, z tego co pamiętam. Z tym, że co dzieje się z KPO, to wszyscy wiemy, dlatego ten pomysł na razie leży zamknięty w szufladzie i nie widać perspektyw na jego realizację. To po pierwsze. Po drugie, ta działalność, o której raczyła wspomnieć pani radna, nie jest działalnością medyczną. My odchodzimy od wspierania działalności hotelowej bądź mieszkaniowej, czego dowodem była poprzednia uchwała, gdzie pozbywamy się lokali mieszkalnych przy szpitalu psychiatrycznym w Starogardzie. I owszem, panowie prezesi bardzo byli zainteresowani takim pomysłem, żeby powstał tam hotel dla lekarzy i hotel dla pielęgniarek, ale sfinansowany z budżetu województwa. No więc zadaniem samorządu wojewódzkiego nie jest deweloperka, nie jest budowanie miejsc hotelowych, nie jest budowanie mieszkań na zaspokojenie potrzeb określonej grupy zawodowej. Rolą prezesa jest pozyskać na rynku wystarczającą liczbę pielęgniarek i lekarzy dla zapewnienia ciągłości odpowiedniej jakości świadczenia usług medycznych, a jestem przekonany, że wolny rynek doskonale tą lukę zapewni, bo wiemy i obserwujemy, że w innych miejscowościach, w innych miastach
takie hotele, takie miejsca, takie pokoje do wynajęcia dla osób, chociażby z Ukrainy, chociażby lekarzy, chociażby pielęgniarek, powstają i cieszą się popularnością, ale są udostępniane w wyniku działalności komercyjnej. Także ja uważam, że my jako samorząd, owszem, powinniśmy wspierać działania związane stricte z lecznictwem, a nie działania okołolecznicze. Dlatego taka decyzja i dlatego też po wewnętrznej dyskusji w gronie Departamentu Zdrowia i z panią marszałkinią prosimy o o zaopiniowanie tego projektu uchwały. Czy pani marszałkini... Przepraszam, jeszcze pan Sebastian Żykowski, może proszę bardzo. Panie marszałku, ja mam taką tylko jedną uwagę, bo takie pomysły dotyczące hoteli to tak troszeczkę pachnie PRL-em i tym okresem, o którym chcemy, że tak powiem, trochę zapomnieć. Taki hotel istniał przy Szpitalu Wojewódzkim w Słupsku. Został on skomercjalizowany, sprzedany mieszkańcom, głównie pielęgniarkom i lekarzom i świetnie sobie tam teraz radzą. Ale jeżeli chodzi o te kwestie, to raczej skupiłbym się na tym, żeby podmioty lecznicze w sposób właściwy określały wynagrodzenia, co pozwoli wszystkim pracownikom medycznym posiadać własne mieszkania, niż szukać rozwiązań właśnie takich około, gdzieś tam związanych ze szpitalami, bo to rzeczywiście może mieć jakieś odniesienie, ale tylko w wypadku pracowników spoza Polski, z Ukrainy czy z Białorusi, którzy takiej pomocy wymagają, ale tutaj jakby inne mechanizmy powinny wchodzić w grę. Także ja, jeżeli mogę prosić, to rzeczywiście myślę, że ta nieruchomość powinna być zgodnie z uchwałą przeznaczona i sprzedana, a niekoniecznie powinniśmy tutaj, że tak powiem, szukać jakichś rozwiązań dla pracowników medycznych. Pilnujmy wynagrodzeń. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani marszałkini. Już jest. Tak jest. Szanowni Państwo, ja tylko w ramach uzupełnienia, że były rozważane rzeczywiście różne opcje, gdy chodzi o zagospodarowanie tego terenu. Jeden z budynków, tak jak zostało wcześniej powiedziane, będzie przeznaczony na działalność stricte szpitalną, czyli właśnie dla Centrum Zdrowia Psychicznego, a konkretnie pod poradnie dla dzieci i młodzieży oraz pod oddział dzienny dla dzieci i młodzieży. Takie właśnie przeznaczenie chcemy tutaj wykorzystać. Rzeczywiście środki zewnętrzne będą raczej na ten moment trudne do pozyskania, ale jawią się pewne szanse, być może w ramach Funduszy Europejskiej dla Pomorza będziemy mogli wykorzystać właśnie te środki na zabezpieczenie tych potrzeb, czyli konkretnie gruntownego remontu tego budynku. Ten budynek, który chcemy właśnie przeznaczyć pod Centrum Zdrowia Psychicznego, tą działalność, o której mówiłam, to jest około 635 metrów kwadratowych. No, budynek taki, powiedzmy, odpowiedniej wielkości, no ale właśnie wymagający bardzo dużych nakładów takich modernizacyjnych, które dostosują go do potrzeb bieżących, tak, i do standardów, które chcemy zapewniać naszym pacjentom. Natomiast jeszcze odnośnie tej części nieruchomości, tego budynku, który chcielibyśmy dzisiaj zdecydować o jego sprzedaży, to tutaj między innymi rozważaliśmy możliwość utworzenia hostelu, ale dla pacjentów, nie dla pracowników potencjalnych, tylko dla pacjentów. Rzeczywiście odbyły się rozmowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Słupsku. Pan prezes i jego pracownicy byli na miejscu. My również, i zarówno ja z urzędnikami, z pracownikami Departamentu Zdrowia i Majątku i Geodezji, pan marszałek Bonna również, tam wszyscy byliśmy i rozmawialiśmy, patrzyliśmy na tą nieruchomość, oglądaliśmy zarówno jak chodzi o formę tą dokumentową, jak i fizyczną. No i niestety stwierdziliśmy, że po pierwsze za daleko od szpitala po prostu byłaby to lokalizacja i ona nie byłaby adekwatna dla pacjentów, których właśnie na przykład w procesie wychodzenia z choroby onkologicznej chcielibyśmy tam zabezpieczać i będziemy myśleć, już są pierwsze działania podjęte po to, żeby zabezpieczyć takiego rodzaju potrzeby na terenie samego szpitala. No i jak chodzi o jakąś inną działalność, to również nie ma
takich potrzeb uważamy na ten moment, które byłyby możliwe do zaspokojenia zarówno finansowego, jak i organizacyjnego, a finansowe to mam na myśli nie tylko same remonty, ale później też zapewnienie tam takich usług, które będą mogły na siebie zarabiać, w tym sensie, że będą adekwatne i będą mogły po prostu być kontynuowane przez dłuższy czas, a nie będą generowały strat. No ale przede wszystkim najważniejsza sprawa, to co jest najbardziej potrzebne dla Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, to właśnie poradnia i oddział dzienny, które będą jak najbardziej mogły zostać zabezpieczone dla małoletnich pacjentów. Dziękuję. Dziękuję. Pani Danuta Wawrowska. Jeszcze ad vocem szanownemu koledze Iżykowskiemu. Zapewne pan wie, bo jest pan również słupszczaninem, że jest to teren zintegrowany, a zbycie nieruchomości wyklucza ewentualny rozwój psychiatrii w przyszłości, a nie możemy wykluczyć, że taki będzie niezbędny w przypadku, gdybyśmy uzyskali czy pozyskali środki. To po pierwsze, a po drugie, chciałabym zapytać pana marszałka Bonę. Powiedział pan, że jest ogromny koszt utrzymania parku. Czy pan mógłby wskazać, jaki jest ten roczny koszt utrzymania parku, skoro właśnie tę część parkową sprzedajemy? Więc panie przewodniczący, wysoki sejmiku, są dwie kwestie, które warto poruszyć. Mianowicie we wszystkich rozmowach dotyczących tej nieruchomości brał udział kierownik oddziału zamiejscowego, pan Marek Biernacki. I wszystkie rozmowy odbyły się przy jego udziale. Moje na pewno, a pani marszałkini myślę, że tak. Więc pan Marek Biernacki jako kierownik oddziału zamiejscowego jest świetnie zorientowany w przebiegu całych rozmów wokół tej nieruchomości. Doskonale wie, że to już ponad 10 lat, jak ta nieruchomość niszczeje i stoi, zamienia się w ruiny na jego oczach. Wie doskonale, jakie koszty musimy ponieść jako samorząd w celu utrzymania bezpieczeństwa. I pomijając kwestię utrzymania parku, z tego co pamiętam, koszty zabezpieczenia tych dwóch budynków to jest 700 tysięcy w skali roku, bo tam dach się zarywa, konstrukcja dachu gnije, trzeba naprawić odwodnienie, wokół rosną, wyrastają z fundamentów krzewa, drzewa. Także to wszystko kosztuje i są na to przeznaczone pieniądze bieżące z naszego budżetu. Natomiast jeżeli chodzi o utrzymanie samego parku, precyzyjnie w chwili obecnej nie potrafię pani radnej odpowiedzieć. Natomiast wszyscy na pewno czują, że to są wyższe koszty od utrzymania zwykłej działki, chociażby z uwagi na fakt rygorystycznego podejścia wojewódzkiego konserwatora zabytków i wojewódzkiego konserwatora przyrody co do sposobu dbania o nasadzenia i o teren. Pan kierownik oddziału zamiejscowego nie potrafił, mimo tego, że wiele lat zajmuje się tym problemem, przedstawić rozsądnego pomysłu na zagospodarowanie tego terenu na potrzeby samorządu wojewódzkiego w taki sposób, żebyśmy rozwijali te usługi, które są wpisane w nasze kompetencje. Uważamy, że wydzielenie tej wielkości nieruchomości z jednym budynkiem nie ogranicza rozwoju psychiatrii w Słupsku w przyszłości, ponieważ zabezpieczony budynek i zabezpieczony teren daleko wykracza poza potrzeby oddziału dziennego i poradni psychiatrycznej. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Jerzy Kozdroń. Mam pytanie do pana marszałka, ponieważ pan marszałek oczywiście używa skrótów tutaj, których my nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, do końca poznać.
Marek Biernacki, rozumiem, Marek Biernacki 2. To jest ten ze Słupska. Kierownik oddziału zamiejscowego. Ale kierownik oddziału zamiejscowego czego? Urzędu Marszałkowskiego. A, o to chodzi, bo myślałem, że... No to już rozumiem, o co chodzi. Marek Biernacki, Zygmunt. Dziękuję bardzo. A jak się wyłączę? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku 835? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 29 z radnych, 25 było za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku 835. I teraz pan marszałek przedstawi projekt uchwały z druku 826, 827, 828 i 829, czyli przyjęcie zadań z województwa, od województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, międzynarodowa droga wodna E70 łączy Odrę, Wartę, Noteć, Kanał Bydgoski, Brdę, Wisłę, Nogacz, Karpawę, Zalew Wiślany. W związku z tym łączy też cztery województwa. Województwo lubuskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i piąte nasze, pomorskie. Wspólnie realizujemy projekt dotyczący promocji międzynarodowej drogi wodnej E70. I nie chodzi tutaj o pieniądze na inwestycje na tej drodze, czyli na jej rewitalizacji, tylko na spowodowaniu takich działań, które się do tego przyczynią. Dlatego też te 4-5 województw wynegocjowało kwotę po 50 tysięcy złotych na promocję tego projektu. My jesteśmy liderem, zapewniamy obsługę. Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, pani dyrektor Izabela Frudzińska się bezpośrednio zajmuje tym projektem. Jesteśmy inicjatorem wszelkich przedsięwzięć promocyjnych i marketingowych związanych z Międzynarodową Drogą Wodną i pozyskaniem ewentualnych środków na jej rewitalizację. Dlatego też proszę o pozytywne zaopiniowanie tych projektów uchwał, w myśl których każde z wymienionych przeze mnie województw będzie udzielało nam pomocy finansowej w wysokości 50 tysięcy rocznie przez okres 3 lat, czyli po 150 tysięcy każde z tych województw przeznaczy dla nas, a my jako lider będziemy zajmować się promocją E70 Międzynarodowej Drogi Wodnej. Proszę o przegłosowanie tych 4 projektów uchwał. Dziękuję. Przedstawione projekty z druków 826, 827, 828 i 829 uzyskały pozytywne opinie Komisji Budżetu i Strategii. Otwieram dyskusję nad przedstawionymi projektami. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku numer 826? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 29 radnych, wszyscy za, 28 radnych, przepraszam, wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku 826. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku numer 827? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 28 radnych, wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku numer 827. I punkt 5.17. Głosujemy projekt uchwały z druku numer 828. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 28 radnych, wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku 828. Punkt 5.18. Przyjęcie uchwały z druku numer 829. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku.
Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 28 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku nr 829. Punkt 5.19 porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa pomorskiego dla gminy Skarszewy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania budowa pomnika Józefa Wybickiego w Skarszewach. Projekt przedstawi pan marszałek Wiesław Byczkowski. Jest to projekt uchwały z druku 823. Tak to mam wpisane. Tak. Tak. Mhm. Panie marszałku? Tak. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, na wniosek gminy Skarszewy udziela się pomocy finansowej w wysokości 20 tysięcy złotych. Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania budowa pomnika Józefa Wybickiego w Skarszewach. Szczegóły są podane w uzasadnieniu. Nie budzi to niczyich kontrowersji, wobec czego proszę zarządu o przyjęcie zaproponowanej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Projekt z druku 823 uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu oraz Komisji Strategii. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem. Proszę bardzo, pan Piotr Kaczewski. Panie przewodniczący, szanowni państwo, bardzo cenna inicjatywa burmistrza Skarszew. Pragnę przypomnieć, że Józef Wybicki urodził się w Będominie nieopodal Kościerzyny, czyli na Kaszubach. Skarszewy to Kociewie. Ma tam powstać pomnik. Bardzo dobra inicjatywa i serdecznie popieram. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Kazimierz Klawiter. Panie przewodniczący, Wysoki Sejmiku, oczywiście będę głosował za tą uchwałą, bo jest to bardzo dobra inicjatywa, bardzo się cieszę z niej. Ale jedną mam wątpliwość, mianowicie przy tak wielkiej postaci i postawionej w stolicy województwa pomorskiego I Rzeczpospolitej, pamiętajmy o tym, to tak mi się wydaje trochę wdowi grosz te 20 tysięcy. Niegodny takiego majestatu jak województwo pomorskie. Także proszę o nie wnioskuję, tylko proszę o refleksję i autopoprawkę ewentualnej przynajmniej do tych 30 tysięcy. Dziękuję bardzo. Komisje sparły jednogłośnie ten projekt, także nie było uwag. I o tyle burmistrz wystąpi. Proszę bardzo, pan Piotr Zwara. Krótko, zdecydowanie podpisuję się pod głosami przedmówców. Jeśli pan marszałek używa sformułowania, że projekt nie budzi kontrowersji, to chyba niewłaściwe dobrane słowa, ponieważ on budzi jak najbardziej uznanie i wsparcie. Tylko, że więcej takich projektów, może też z inicjatywy samorządu województwa, a nie tylko na wniosek. Większe środki i więcej aktywności w tym temacie. Absolutnie podpisuję się pod słowami Kazimierza Klawitra. Skarszewy jako siedziba wojewodów polskich od czasów wojny 13-letniej po koniec I Rzeczypospolitej na takie wyróżnienia zasługuje, jak i wiele innych miejscowości w naszym województwie. Także będziemy jako klub oczywiście dla Pomorza głosować za, ale prosimy o więcej tego rodzaju inicjatyw. Dziękuję. Dziękuję. Pani Danuta Rek, proszę bardzo. Słychać mnie? Ja krótko. Inicjatorzy budowy pomnika wystąpili o 20 tysięcy i omawiany był ten projekt podczas posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu. Tyle. Dzięki. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku 823? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 30 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku numer 823. I punkt 5.20. Przyjęcie uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej. Projekt uchwały z druku 824 przedstawi pan marszałek Józef Sarnowski. Proszę.
No, panie Jerzy, cztery zdania. No. Panie przewodniczący, wysoki sejmiku, z rocznej oceny jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2021 wynika, że w strefie aglomeracji trójmiejskiej został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki. Projekt programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji został sporządzony w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenie ministra klimatu i środowiska. Program ochrony powietrza jest aktem prawa miejscowego, który wskazuje istotne powody wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza w odniesieniu do wyżej wymienionego zanieczyszczenia w strefie oraz określa skuteczne i możliwe do zrealizowania działania. Realizację zaproponowanych w programie działań naprawczych przewidziano do 31 grudnia 2024. Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym, jak również pozytywnie zaopiniowany przez Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Przyjęcie programu ochrony powietrza jako aktu prawa miejscowego posłuży do osiągnięcia norm jakości powietrza. Proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję. Przedstawiony projekt z druku 824 uzyskał pozytywną opinię Komisji Strategii oraz Ochrony Środowiska. Otwieram dyskusję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku 824? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 28 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku numer 824. Punkt 5.21. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Projekt uchwały z druku nr 836 przedstawi pan marszałek Józef Sarnowski. Uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla gmin na budowę kompleksów treningowo-szkoleniowych dla członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą z dnia 31 stycznia tego roku określił zasady aplikowania przez jednostki samorządu terytorialnego o pomoc finansową na budowę przedmiotowych obiektów. W określonych zasadach, terminie wpłynęły trzy aplikacje, które zostały poddane ocenie formalnej dokonanej przez urzędników Departamentu Środowiska i Rolnictwa oraz ocenie merytorycznej, której dokonał zespół powołany zarządzeniem marszałka. W skład zespołu oceniającego oprócz urzędników DROŚ-u weszli przedstawiciele Związku Gmin Pomorskich oraz Zarządu Województwa Ochotniczych, Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych. W uchwale po dokonanej ocenie do udzielenia pomocy finansowej w kwocie 1,5 miliona, czyli po 500 tysięcy na każdy z tych gmin, która wystąpiła o dofinansowanie, rekomenduje się gminę Pelplin, Pruszcz Gdański i gminę Szemud. Po podjęciu uchwały z rekomendowanymi gminami zostaną zawarte umowy, których wzór stanowi załącznik do przedmiotowej uchwały. Proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Projekt z druku 836 uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu oraz Komisji Samorządu. Otwieram dyskusję nad projektem. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku nr 836? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 29 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku 836. Punkt 5.22. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Muzeum Pomorza Środkowego w Gdańsku. Projekt z druku 837 przedstawi pan przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Jerzy Kozdroń. Proszę bardzo. Dobrze, dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Skarga dotyczy
została skierowana na działalność Muzeum Pomorza Środkowego. Związana jest z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie ochrony osób lub imienia oraz monitoringu elektronicznego. Skargę wniosła konkurencyjna firma, która stała do tego przetargu i ten przetarg przegrała w konsekwencji. Chodzi tutaj o to, że skargę wniosła firma Jantar, czyli konsorcjum firm Jantar 2, a skarga dotyczyła z kolei konsorcjum firm Signa. Sign, no tak jakoś to się nazywa. Konsorcjum Sign. Czego ta skarga dotyczyła? Ta skarga dotyczyła tego, że wbrew warunkom umowy zawartej przez tą firmę Sign, nie osoby zatrudnione przy ochronie osób imienia nie zostały zatrudnione na umowę o pracę, jak również zostały zatrudnione osoby niepełnosprawne. I rozpatrywaliśmy tą skargę i w ramach rozpatrywania tej skargi stwierdzone zostało ponad wszelką wątpliwość, że w warunkach przetargowych nie było wymogu stawianego takiego, że to muszą być osoby o pełnej zdolności, że tak powiem, zdrowotnej, a więc, że nie mogą to być osoby niepełnosprawne. Czyli zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby zdrowe mogły być zatrudnione jako strażnicy ochrony mienia i osób. Dwa, wbrew temu, co zarzucała ta spółka skarżąca, osoby te były zatrudnione na umowę o pracę, a nie na jakieś umowy cywilnoprawne. W związku z tym uznaliśmy, komisja jednomyślnie uznała, że skarga była bezzasadna. I w tej sytuacji rekomendujemy w imieniu Komisji Skarg i Wniosków oraz Petycji o uznanie tej skargi wniesionej przeciwko Muzeum Pomorza Środkowego za bezzasadną. To wszystko. Dziękuję panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję nad projektem 837. Proszę bardzo, pan Jerzy Bozowski. Pan przewodniczący Kozdroń, tutaj proszę to dla wielkie uproszczenie tej sprawy. Tam są wątpliwości, ale trzeba jeszcze powiedzieć ważną rzecz, że w pierwotnej wersji ta spółka Jantar to wygrała. Później została zwołana do Krajowej Izby Odwoławczej i zostało uchylone pierwotne rozstrzygnięcie, ale te wątpliwości w dalszym ciągu pozostają. Nie znamy szczegółów tych wszystkich rozmów i uzgodnień, ale jakieś wątpliwości pozostają. Tym niemniej, no być może dalej się będą procesować w sądach o tą umowę, bo Krajowa Izba Odwoławcza nic nie zrobiła z tą sprawą. My też tutaj mamy stanowisko jasne, ale sprawa nie jest tak do końca czysta. To tylko tyle. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Aleksander Kozicki. Otrzymaliśmy jako radni również korespondencję, obfitą korespondencję dotyczącej przedmiotowej sprawy. I muszę powiedzieć, że ja mam duże wątpliwości, ponieważ tam nie chodziło tylko o osoby, które mają kwestie orzeczenia niepełnosprawności. Tam również poruszano kwestie dostosowania warunków ewentualnych tychże ludzi do wykonywania swoich obowiązków służbowych. I jak podkreślał jeden z podmiotów, który jest zainteresowany pozytywnym rozstrzygnięciem dla siebie tej kwestii, prawdopodobnie mówimy o, jak to się nieelegancko i niehumanitarnie mówi, o tym samym zasobie ludzkim albo bardzo podobnym. W związku z tym tam spółka, konsorcjum Jantar wyraziło opinię, że w ogóle identyfikuje te osoby, co powoduje, iż ta sprawa wydaje się bardziej złożona, niż została przedłożona przez osobę referującą.
Ja tylko powiem i poprę to, co mówił przewodniczący klubu, że ta sprawa bynajmniej nie wygląda jednoznacznie i mi budzi wątpliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Sebastian Iżykowski. Panie przewodniczący, tutaj został poruszony bardzo ważny wątek dotyczący w ogóle firm ochroniarskich jako takich funkcjonujących w Polsce i tego, w jaki sposób obniżają koszty i zatrudniają pracowników. I tutaj no, każdy z nas przecież miał kontakt z ochroną różnego rodzaju i wiemy, że bardzo często są to ludzie, którzy tam w ogóle nie powinni pracować. Ale to jest jakby kwestia dla Państwowej Inspekcji Pracy i tego, czy ci ludzie w ogóle powinni takie obowiązki pełnić. Ale został poruszony jeszcze jeden bardzo ważny wątek dotyczący tego właśnie, czy pomiędzy tymi ludźmi, a firmami, które wygrywają przetargi, jest nawiązywany stosunek pracy, czy tylko umowy cywilnoprawne. To jest jedna bardzo ważna sprawa. A druga sprawa to jest kwestia potem wysokości wynagrodzeń. Mamy ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia i wiemy doskonale, że tu też różne rzeczy się dzieją. Pytanie, czy my nie powinniśmy jednak uczulać podmiotów, które należą do województwa pomorskiego, aby jednak w tych przetargach czy w tych postępowaniach uwzględniały ten element i możliwość ewentualnej później kontroli, bo to rzeczywiście narusza prawa pracownicze, a potem już później po rozstrzygnięciu takiego przetargu niewiele możemy zrobić. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Danuta Wawrowska. Szanowni Państwo, jest tutaj dzisiaj z nami zarówno pani dyrektor, jak i radca prawny, który obsługuje Muzeum Pomorza Środkowego. Ja chciałam powiedzieć, że ja w przeciwieństwie do moich kolegów z PiS-u nie mam takich wątpliwości, ponieważ wszelkie dokumenty, które zostały załączone, wskazują na to, że Muzeum Pomorza Środkowego zachowało się zgodnie z procedurami. Proszę wczytać się w treść tych dokumentów, albowiem one wskazują jasno, że po złożeniu zastrzeżeń zarówno pracownicy Muzeum Pomorza Środkowego, pani dyrektor, podjęła niezbędne czynności wyjaśniające. A zatem ja myślę, że ewentualne wątpliwości może rozwiać również pani dyrektor bądź pan mecenas, który współpracuje z Muzeum Państwa, żebyście nie mieli wątpliwości, bo tego rodzaju wątpliwości rzucają bardzo negatywne światło na dyrekcję Muzeum. Natomiast zwracam się do kolegi Iżykowskiego, no nie jest w kompetencjach Muzeum Pomorza Środkowego sprawdzanie, jakiego rodzaju relacje pracownicze ma spółka czy konsorcjum, która wygrywa przetarg. To należy do tamtej firmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan przewodniczący chciałby coś dodać? Proszę. Wywołaliśmy taką dyskusję. Przede wszystkim chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Posiedzenie Sejmiku Województwa Pomorskiego to nie jest posiedzenie na targowisku. Takie sprawy załatwiane są na komisji i na komisji żeśmy wysłuchali strony zainteresowane. Nie dość tego, rozmowy były bardzo dociekliwe i bardzo ostre. Nie dość tego, komisja, jak już powiedziałem, jednomyślnie zaakceptowała stanowisko o uznaniu tej skargi za bezzasadną. Bo chciałbym tutaj odpowiedzieć panu przewodniczącemu Barzowskiemu, że skarga nie dotyczyła postępowania przetargowego. Skarga dotyczyła tylko sposobu realizacji zawartej umowy, bo przez to postępowanie przetargowe odwołanie zostało wniesione do Krajowej Izby Odwoławczej, która uchyliła pierwszą decyzję o przyznaniu, o wygraniu przetargu przez spółkę Jantar. I w istocie rzeczy spółka, te konsorcjum Sign wygrało. To postępowanie, czyli w tym zakresie my już nie dyskutujemy, bo właściwy organ kompetentny to rozpatrzył. I teraz zastanawianie się, co tam legło u podstaw, jakie było drugie dno, nie ma sensu. My musimy dzisiaj spojrzeć na to, czy ta umowa zawarta z Pomorzem Środkowym, z Muzeum Pomorza Środkowego przez konsorcjum Sign jest prawidłowo realizowana, czy też nie. I
Komisja się tym zajmowała. Sprawdzaliśmy. Z wszystkimi pracownikami są zawarte umowy o pracę na pełnym, w pełnym wymiarze. To, co to oznacza? Że musi być, jak pełny wymiar, to musi być określona kwota wynagrodzenia. Nie może być poniżej minimalnego wynagrodzenia. Nie dość tego. Zarzut powstaje, że zatrudniają osoby niepełnosprawne. A no tak. A gdzie tych ludzi zatrudnić? Na budowie? Na budowie? Gdzie? A przecież to są ludzie, którym trzeba stworzyć miejsca pracy i warunki pracy. Nie dość tego. Spółka Jantar, konsorcjum Jantar ma zarzut jeden podstawowy, że te osoby, które u niej pracowały poprzednio, gdy była zawarta umowa z Muzeum Pomorza Środkowego, przeszły teraz do tej spółki, która wygrała przetarg. Czyli zachowana została ciągłość pracy. To nie jest zarzut. W związku z tym jeszcze raz proszę, żebyśmy uznali to za bezzasadne. Dziękuję. Tym bardziej, że przedstawiciele każdego klubu pracują w komisji skargi i wniosków. Jeszcze tak pan Sebastian Jerzykowski, tak? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, tak żeby nie było wątpliwości, ja zagłosuję za tą uchwałą, bo uznaję tutaj państwa argumenty. Absolutnie nie mam tutaj powodu też nie wierzyć naszemu przedstawicielowi w komisji, ale myślę, że wrażliwość społeczna od radnych to jest chyba taka cecha, której się wymaga i myślę, że szczególnie po lewej stronie. Pani Wawrowska. Dziękuję. Pan Jerzy Barzowski. A teraz mam. Pan przewodniczący Kozroń nieraz, myślę, że też emocjonalnie podchodzi do swojej roli. Ja tylko chcę jeszcze raz wyrazić, są pewne wątpliwości, bo jeżeli mamy w dokumencie, gdzie Muzeum Pomorza Środkowego odpisuje spółce Jantar, że nie posiada informacji na pytania zawarte w ich piśmie, nie posiada informacji w sprawie realizacji umów przez osoby z orzeczeniem umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i nie posiada przystosowania firm w zakresie osób z orzeczeniem niepełnosprawności. Też nie posiada wiedzy na temat skierowania przez SIGN spółka z o.o. w Szczecinie do realizacji wyżej wymienionych umów w okresie urlopu bezpłatnego na podstawie umów zlecenia w rozumieniu kodeksu cywilnego. To chodzi o to, bo takie tam wątpliwości były i w tych materiałach do przetargu takie informacje były potrzebne. I ostatnie zdanie w tym samym piśmie. NATO informuje, że Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku nie dokonywało kontroli realizacji przez SIGN Polska wyżej wymienionych umów w zakresie dotyczącym zatrudnienia skierowanych osób na podstawie umowy pracy. Czyli nie do końca wszystko sprawdzili. I to jest, panie przewodniczący, tutaj nasze wątpliwości, a nie to, co pan opowiada. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały z druku 837? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 27 radnych. 19 było za. Stwierdzam podjęcie uchwały z druku numer 837. Punkt 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa, druk numer 838. Czy są uwagi do sprawozdania? Dziękuję. Punkt 7. Informacja przewodniczącego, druk numer 834. Czy są uwagi? Dziękuję. Punkt 8. Interpelacje i zapytanie. 27 lutego pani Sylwia Lejk złożyła interpelację w sprawie informacji na temat zabezpieczenia organów samorządu województwa pomorskiego na wypadek wojny lub innych sytuacji kryzysowych. Odpowiedź 10 marca. 23 marca pan Karol Guzikiewicz w sprawie przeprosin dla dziennikarzy portalu trójmiasto.pl. Pan 24 marca pan Piotr Karczewski w sprawie stanu technicznego budynku przy ulicy Ołowianka 1 i pani Sylwia Lejk 24 marca w sprawie sytuacji finansowej szpitali i innych placówek medycznych podległych samorządowi województwa pomorskiego. Są jeszcze jakieś inne interpelacje? Proszę bardzo, pan Sebastian Jerzykowski.
Panie Przewodniczący, może nie tyle interpelacja, co pytanie. Nie ma wprawdzie pana marszałka na sali, ale jest pani wicemarszałek Kapała Sokalska. W ostatnim czasie Konwent Marszałków podejmował tematy dotyczące ochrony zdrowia i skierował do ministra zdrowia list czy stanowisko, już teraz dokładnie nie pamiętam, ale takie dosyć obszerne w swojej treści. I mam taką prośbę, czy na następnej Komisji Zdrowia pani marszałek mogłaby to pismo szerzej omówić, bo tam jest dużo wątków, które chyba wymagają właśnie takiego przepracowania na komisji. Dziękuję. Pani marszałek potwierdza, że przedstawi, jeżeli będzie taka wola komisji. Pan Karol Guzikiewicz. Panie Przewodniczący, jeżeli pan pozwoli, bym chciał w obronie dziennikarzy Trójmiasto.pl odczytać tą króciutką interpelację, tak? No, ponieważ niezależność dziennikarska jest bardzo ważna w demokracji i dlatego chciałem tą króciutką interpelację przeczytać, jeżeli pan pozwoli. Szanowny panie marszałku, działając na podstawie artykułu 23 punkt 1 ustawy o samorządzie wojewódzkim, wykonując obowiązki radnego, zwracam się o interwencję, aby pan Marcin Stefański, reprezentujący podmiot odpowiedzialny za uruchomienie i funkcjonowanie systemu fali, przeprosił dziennikarzy z portalu PL, Trójmiasto.pl, za wypowiedziane obrażające stwierdzenia podczas spotkania z radnymi w dniu 21 marca 2023, którego organizatorem był marszałek Leszek Bona. Niezależność dziennikarska to element demokracji. Wyrażane przez dziennikarzy opinie wobec wszelkiego rodzaju działań władz samorządowych oraz podmiotów im podległych są bardzo pozytywne dla społeczności lokalnej. Dziennikarze, wykazując wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, często zapobiegają korupcji i marnotrawieniu publicznych funduszy. Ponadto przedstawiając głos mieszkańców poprzez różnego rodzaju ankiety czy też sondaże, wzmacniają lokalną społeczność w współdecydowaniu przy podejmowanych decyzjach. Dlatego wnoszę o przeprosiny dla dziennikarzy portalu PL zajmujących się systemem fala. Nie ma demokracji bez niezależnych dziennikarzy. Dziękuję. Dziękuję. Znaczy mamy poważne wątpliwości, że to nie jest interpelacja, ale przyjęliśmy to. Nie, powiedzmy szczerze, dziennikarze wyrazili... Nie mówimy o... Chodzi o to, że ja tutaj nie, stroną nie jest pan marszałek Bona, ani z radni, tylko urzędnik, który jest zatrudniony w naszym podmiocie, który podważył niezależność dziennikarską podważył w sposób niewłaściwy. Nie było to, było to pewnie nagrane. Wiem, że dziennikarze Trójmiasto.pl proszą o nagranie. O nagranie, bo przeprosiny są oczywiście nie ze strony naszej strony, tylko podmiotu, który wprowadza falę i wprowadza jeszcze większą nerwowość w tej trudnej sytuacji co do tego systemu. Dziękuję. Punkt 9. Wolne wnioski. Kolejna sesja 24. Jeszcze interpelacja? Nie, wolne wnioski. A no to wolne wnioski. Kolejna sesja 24 kwietnia. Przypominam państwu o oświadczeniach majątkowych. Proszę bardzo, pan Roman Dambek. Wolne wnioski. No. Ja chciałem w tym miejscu podziękować pani marszałek Kapale Sokalskiej za pisemną odpowiedź na moje zapytania dotyczące złej organizacji pracy w szpitalu miejskim w Gdyni. No, chodzi o szpitale pomorskie imieniem świętego Apollo. I chciałem się spytać, czy może doszło już w międzyczasie do spotkania z władzami Gdyni a propos wyjaśnień dotyczących możliwości parkowania przed SOR-em, czy możliwości dojazdu do izby przyjęć. To tyle, dziękuję. Panie marszałek, udzielił mi informacji może na krótko, komisji, czy... Krótko. A, okay, krótko. Okej. Okay. Już tak. Ja jestem aktualnie w kontakcie mailowym z władzami Gdyni. Do tej pory nie doszło do takiego spotkania. Przesłano mi ostatnio takie mapki
które tam mają, zdaje się, pokazywać pewne rozwiązania, ale no, przyznam, że na razie ta sytuacja dotycząca tego wątku związanego właśnie z parkowaniem wymiernie się, to kolokwialnie powiedzieć, nie posunęła do przodu. Ja oczywiście systematycznie przypominam o tej sprawie miastu. I tak jak powiedziałam, będę informowała Państwa na bieżąco o istotnych postępach w tej sprawie. Uważam, że miasto mogłoby zaoferować tutaj te rozwiązania, które nie wymagają jakichś finansowych nawet nakładów. To są tylko i wyłącznie kwestie organizacyjne, o których tutaj wspólnie rozmawialiśmy, czyli między innymi ten system Kiss and Ride. Do tej pory nie odniesiono się w sposób jasny, konkretny do naszych postulatów, które ja tam szczegółowo wyartykułowałam, które też Państwu przekierowałam. Także będę Państwa informowała o tym oczywiście na bieżąco. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt 10. Zakończenie sesji. Dziękuję Państwu.